3 stycznia 2021 roku. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Niedzielne popołudnie spędzimy sobie z rynkiem krypto. A jeszcze raz wszystkiego dobrego na 2021 rok. Dla co niektórych te życzenia będą nieco spóźnione. Co niektórym te życzenia właściwie się spełniły. Jeśli ktoś miał ekspozycję, czy jeszcze ma ekspozycję na Etherze czy na Bitcoinie, no to wie, o czym mówię, oczywiście ekspozycję z drugiej strony rynku. Po kolei Bitcoin i Ether, zaczynamy od Ethera, wybite poziomy 840, dość istotne z perspektywy tego, o czym żeśmy sobie rozmawiali. Testujemy kolejne poziomy pro podażowe zbliżone do 900 i tutaj ewentualnej reakcji rynkowej można się spodziewać. Pokonanie tych poziomów tak naprawdę otwiera drogę do czego? Otwiera drogę do poziomu równego 1000, jeśli chodzi o Ether. Dość istotne z tej perspektywy będzie to, w którym miejscu dojdzie ewentualnie do zamknięcia na tygodniowym, bo jeśli rynek zacznie budować górny cień i doszłoby do zamknięcia pod 840-835, to ewentualnie mielibyśmy kwestię górnego cienia i przy domknięciu pod tymi poziomami, no mogłoby to ewentualnie skutkować próbą szybkiej korekty w kierunku 715. Tak to wygląda, jeśli chodzi o wykres tygodniowy. Przejdźmy sobie na wykres dzienny. Z perspektywy wykresu dziennego sytuacja bardzo, bardzo podobna i tutaj w tej kwestii istotne jest ten wzrost, ta konsolidacja i kontynuacja. Czyli jakby próba retestu bazy w tych okolicach pokrywa się z tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy sobie z perspektywy wykresu tygodniowego. W związku z czym nawet bez górnego cienia gdzieś w ramach korekty teoretycznie można byłoby się spodziewać, że rynek spróbuje te poziomy przetestować. Jak wysoko, czego możemy się w tym ewentualnym ruchu dziennego spodziewać? A spróbujmy sobie pewne rzeczy ewentualnie pomierzyć. I wygląda na to, że 920, czyli stop lossy powyżej tego, o czym mówiliśmy przed chwilą na tygodniowym, no mają szansę być brane pod uwagę nawet jeszcze w dniu dzisiejszym pod koniec dnia. Natomiast tak jak mówię, bardzo podobnie, jeśli tutaj na dziennym również doszłoby do wybudowania górnego cienia i zamknięcia pod 840, no to ułatwiłoby ten retest poziomów zbliżonych do 715. Jeszcze na moment zejdziemy sobie na wykres intraday. I tutaj z perspektywy tego, co zrobiliśmy sobie na TradingView, no niestety nie dojechaliśmy do tego poziomu pod 700, o którym tam wspominałem. Natomiast te linie wszystkie, one tak jak na TradingView były, tak i tutaj są. I jeśli ktoś uważnie obserwował 715, ewentualnie próbował skalować, to przynajmniej z częścią tych pozycji miał szansę się załapać i pojechać do góry. Druga rzecz jest taka, że były jeszcze dwie możliwości podejścia pod długie pozycje na Etherze w związku z tą linią, która również w ramach tej analizy na TradingView jest, tej żółtej. I jak przypatrzymy się za chwilę, trochę powiększę, to o czym mówię, dwukrotnie rynek testował po wybiciu i zamknięciu, dwukrotnie rynek testował tą linię, po czym no jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy i tak to na ten moment na Etherze wygląda. W związku z czym, no ja jakby mówiłem, że na pewno nie szukałbym shortów na Bitcoinie, a próba podejścia pod krótkie na Ether w tym momencie pewnie gdzieś w ramach testu bliżej 1000, ewentualnie gdyby ktoś tam próbował szukać z perspektywy intraday takiego szybkiego hit and run, to może tam, albo dopiero domknięcie pod 839 i jakiś price action na niższym horyzoncie czasowym, czyli domknięcie pod tą linią i ewentualnie
ewentualne cofanie na niższe poziomy. A longi? Longi pierwsze agresywne w okolicach 840-835, drugie bliżej poziomów, o których rozmawialiśmy sobie i na przykład z perspektywy wykresu dziennego między 780 a 715, ale tak jak mówię, zamknięcie pod 840 otwiera 715, prawdopodobny możliwy retest. Zobaczmy sobie teraz jeszcze BTC, Bitcoina. Okej, okay. Tutaj też fajerwerki w pełni, natomiast kwestia, która może zwracać uwagę, że im wyżej, tym te obroty odrobinę niższe z perspektywy wykresu intraday, ale po kolei, bo to jest coś, na co zwróciłem sobie uwagę w dniu dzisiejszym, przygotowując się do tego nagrania. To kwestia, żeby uważać. Ale z perspektywy wykresu tygodniowego tak naprawdę jesteśmy na niezbadanych terytoriach 30-35. Ta strefa to były poziomy, o których rozmawialiśmy sobie jako zasięgi po wybiciu z 20, to sobie tłumaczyliśmy. No i teraz pytanie za $1 000 000, co ewentualnie dalej, czy tutaj stąd jakieś cofnięcie może mieć miejsce, a jeśli tak, to gdzie to cofnięcie może wylądować? Myślę, że na ten moment maksy z zeszłego tygodnia, czyli 28 500, to taka pierwsza ewentualna podpórka. Druga podpórka to maksy sprzed 2 tygodni, w tym wypadku mówimy o poziomach zbliżonych do 24. No i trzecia podpórka, o której poświęciliśmy dość sporo czasu, czyli poziomy zbliżone do 20 000 i tuż pod 20 000. Zejdźmy sobie na wykres dzienny na Bitcoinie. Z perspektywy wykresu dziennego wydaje się, że to odrzucenie, okay, z którym mieliśmy do czynienia na 28 500, czyli jakby ostatnia czerwona, czyli wzrost, kwestia bazy i kontynuacja, potwierdza to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy z perspektywy wykresu tygodniowego, a mianowicie o poziomach 28 500. Tyle tylko, że można to ewentualnie rozszerzyć i wziąć jeszcze 50% rozpiętości z tego, i ewentualnie mówimy o poziomach trochę w okolicach 27 500, czyli jakby mamy strefę $1000. Czy tego typu ruch ma szansę być bardzo mocno kontynuowany? Generalnie rzecz biorąc, jak najbardziej. Tyle tylko, że dla zdrowotności ruchu wzrostowego, chociaż jest to rynek krypto, tutaj wszystko odbywa się troszeczkę inaczej. Dobrze byłoby to trochę skonsolidować. Ja nawet nie mówię cofnąć się głęboko, tylko trochę to skonsolidować przed ewentualną kontynuacją do góry. To, co jeszcze może martwić w przypadku Bitcoina, to kwestia i nie tylko Bitcoina, Ethereum też, kwestia, kiedy ten ruch miał miejsce, tak? W momencie, kiedy tak naprawdę było bardzo, bardzo świątecznie, a jedynym rynkiem działającym był rynek krypto. Jeśli potwierdzą w cenach zamknięcia tą siłę, byki, to jak najbardziej szanse na kontynuację będą bardzo, bardzo duże. A jeszcze jeden spoiler, od przyszłego tygodnia, bardzo podobnie jak to robiliśmy na początku poprzedniego roku, zrobimy sobie kwestie związane z tym, na co być może warto będzie zwrócić uwagę w tym roku. Zaczniemy prawdopodobnie rynkiem krypto. Jeden spoiler w związku z tym całym ruchem, który mamy w chwili obecnej, a jeden taki spoiler z dziesiątki, którą mam przygotowaną na krypto, to jest kwestia obserwacji Polkadot, może nie na obecnych poziomach, może trochę niżej, ale o szczegółach będziemy mówili, tyle tylko, żeby w przypadku akurat Polkadot nie było za późno, to taki spoiler na teraz. Więcej w ramach spotkania w przyszłym tygodniu. Na teraz to tyle. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.